do zespołu Polsat News dołączył Jarosław Kret jako nowy pogodynek i stwierdził w jednym z wywiadów, że pracę zawdzięcza pani. Jak to się stało? Nic o tym nie wiem. Znamy się z Jarkiem z czasów naszej pracy wspólnej w innej stacji telewizyjnej. Ale czy coś mi zawdzięcza? Nie, życzę mu powodzenia jak każdemu, który dołączył do tego fantastycznego zespołu. Chyba się trochę przejęzyczył. Podobno jakieś kontakty pani mu tam załatwiła. Nie, niczego mu nie załatwiałam. Myślę, że Jarek przecenia moje możliwości. Nie, no oczywiście żart. Rozmawialiśmy jakiś czas temu rzeczywiście na temat pracy. Powiedziałam jak zawsze, że trzymam kciuki, bo to jest fajny dziennikarz i rzeczywiście potrafi zrobić z prognozy pogody show. Ale czy coś mi zawdzięcza? Jak się w takim razie współpracuje z Jarosławem Kretem? Wie pan, akurat się minęliśmy, dlatego że w momencie, kiedy Jarek dołączył do zespołu Nowego Dnia z Polsat News, ja z nim się pożegnałam, rozpoczynając przygodę z zupełnie nowym formatem i nowym programem, który nazywa się Najwyższe Piętro, ale obserwuję oczywiście kolegów i bardzo za wszystkich mocno trzymam kciuki.